Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Rozpoczęliśmy rundę wiosenną w piłkarskiej czwartej lidze. Może nie do końca, jeżeli chodzi o kolejki, ale zmagania powiedzmy, że się rozpoczęły. O tym, co się działo w tej małej serii spotkań będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim trener Bałtyku Koszalin, Łukasz Korszański. Witam, panie trenerze. Witam, witam serdecznie wszystkich kibiców piłki nożnej w Koszalinie. Między innymi to wasza drużyna rozpoczęła te zmagania wiosenne. Zaczęliście od starcia z Chemikiem Police. Trochę inny tryb przygotowań na pewno w porównaniu do pozostałych drużyn. 6 ekip musiało teraz zagrać zaległy mecz z 17 kolejki, także nieco przyspieszone przygotowania, no i trochę wcześniej zaczynacie rozgrywki. Tak, zdecydowanie nasze przygotowania składały się, musieliśmy już uszczuplić o jeden tydzień te przygotowania. Było tylko 7 mikrocykli, tylko 7 tygodni przygotowań. Także musieliśmy to wszystko dobrze poukładać, pewne rzeczy wyrzucić z naszego harmonogramu, niektóre troszeczkę uszczuplić, ale mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie na dobre. Także jak pokazał pierwszy mecz, udana nasza inauguracja w Policach na trudnym terenie, wygrana 3-0. 3-0 wygrywacie, ale też nie oszukujmy się, w meczach sparingowych z tą skutecznością naszej drużyny bywało różnie. No nie powiem, że było źle czy było dobrze, bywało różnie. Mieliście sporo sytuacji i trudno wam było z nich skorzystać w meczach towarzyskich. Gracie mecz ligowy, bam, 8 minuta, już zaczynacie od strzelonej bramki. W zasadzie mecz się układa pod wasze dyktando. Tak, zgadza się. Wracając, jeśli chodzi o mecz, no to tak było, bo akcja bodajże z 6 minuty. Fajne rozegranie, dogranie do Radka Mikołajczaka na prawą stronę, który uderzył z rykoszetem w poprzeczkę. Piłka jeszcze minęła bramkarza po drodze i Alan Krause dobił do pustej bramki. Dobrze, że tam się znalazł. A jeśli chodzi o sparingi, no to tak, no nie błyszczeliśmy tą skutecznością. No też wiadomo, że można powiedzieć, że jesteśmy w podobnym miejscu, jeśli chodzi o ofensywę, tak jak byliśmy, bo nie wiedzieliśmy do końca, co z Sebastianem Ginterem, który do tej pory, można tak kolokwialnie powiedzieć, zrobił nam 14 bramek w poprzedniej rundzie, bo 7 bramek, 7 asyst. Podobnie odszedł Christian Konkol, który też strzelił kilka bramek i dał kilka ważnych asyst. Został młody Miłosz Stępnik, także dokoptowaliśmy tutaj 3 zawodników do naszej linii ofensywnej. No i tak jak tu już mówiłem, no to potrzeba czasu, żeby to wszystko zgrać. Te sparingi wyglądały różnie, bo z GKS-em Manowo strzeliliśmy 6 bramek, ale ci nasi napastnicy nie byli skuteczni, bo nie było napastnika, który strzeliłby chyba 3 czy 4 bramki, także tam pojedyncze bramki zdobywali w tych sparingach. Także tak jak już mówiłem, na wszystko trzeba czasu. Zespół, drużyna to nie piekarnia, że bułki wieczorem wsadzisz, rano wyciągniesz i będzie gotowe. Potrzeba na wszystko czasu. Wprowadzenie nowych zawodników do drużyny to jest proces. Co do nowych zawodników, nowych twarzy w zespole, no Alan Krause to zawodnik, który grał już w zespole koszalińskim. No chyba trochę nabrał doświadczenia na swoich wojażach. No i na pewno będzie jakąś wartością dodaną, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Jest też Dmytro Halko, który też zdobył bramkę w pierwszym spotkaniu. Miłosz Stępnik, no to zawodnik, który jest w takiej fazie rozwoju, miał bardzo dobrą pierwszą rundę. Także ta linia ofensywna ciekawa, no ale też trochę czasu chyba potrzeba zespołowi, żeby Maciej Kazimierowicz tutaj stał się taką wiodącą postacią środkowej strefy boiska. No tak, no po kolei. O naszych nowych nabytkach Alan Krause, nasz wychowanek, także z krwi i kości człowiek z Andersa. Można powiedzieć, że ostatni jego rok czasu grał u nas w czwartej lidze, zdobył 3 bramki. Kupiła go od nas Flota Świnoujście. No i tam dostał dużo szans, bo zagrał w 15 spotkaniach, zdobył jedną bramkę. Także widać, że ten zawodnik ma potencjał, bo u nas przebił gdzieś z tych sufit piłki juniorskiej, bo zdobył 17 bramek w makroregionie, w lidze makroregionalnej juniorów. Na poziomie seniorskim jeszcze się odbił, można powiedzieć, i od trzeciej ligi, i w czwartej też no nie miał tych bramek za dużo. Także liczymy na to, że spokojna, cierpliwa praca i będzie zdobywał te bramki. Ostatnie 2 mikrocykle dużo poświęciliśmy temu czasu, żeby właśnie tych napastników naszych wprowadzić, żeby pokazać im ścieżki poruszania, jak ma wyglądać, w których sektorach, jak mają się odnajdywać, jak współpracować z naszą resztą drużyny. I trzeba powiedzieć, że to fajnie zaprocentowało, bo Alan Krause miał 4 sytuacje w tym meczu i jedną wykorzystał. Szkoda, że nie więcej, bo też łatwiej by nam się grało, tak? Jeśli chodzi o Dime Halko, też uważam, że chłopak z bardzo dużym potencjałem, jeśli jest twarzą do bramki i z piłką przy nodze, jest nie do zatrzymania.
Także można powiedzieć, że ma wszystko, żeby być dobrym piłkarzem, no ale wiadomo, że jest, trzeba go wprowadzić też tutaj w nasze ramy. Grał troszeczkę inaczej i też nie zdobył jeszcze, można powiedzieć, żadnych szlifów w piłce seniorskiej, bo trenował z drugą ligą w Kołobrzegu, ale grał tylko w juniorach. Także piłka juniorska, seniorska to są dwie inne bajki, także też pracujemy nad tym, trzeba być też cierpliwym. Wiem już, gdzie pracować, gdzie są jego rezerwy, wiem już, co robił niedobrze. Prowadząc, można powiedzieć, siebie do tej pory, także też nad tym pracujemy. Następny to jest Miłosz Stępnik, który też jest młodym zawodnikiem i można powiedzieć, że on bardzo mocno odczuł trudy tego okresu przygotowawczego. No, w pierwszym meczu naciągnął mięsień dwugłowy, zobaczymy, dzisiaj wchodzimy w nowy mikrocyk przygotowujący do następnego meczu, zobaczymy w jakim stanie jest jego noga. No i Maciek Kazimierowicz, doświadczony zawodnik, mamy nadzieję, że będzie naszym talizmanem, bo Maciek ma w swojej przygodzie, karierze, bo ona ma występy nawet w pierwszej lidze, tak? Ma w swojej karierze 6 czy 7 awansów z drużynami, także mamy nadzieję, że będzie naszym takim talizmanem. To tyle, jeśli chodzi o nowych zawodników. To nowi zawodnicy, to jest jedna rzecz, no trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo młody zestaw napastników, no bo to w zasadzie praktycznie sami młodzieżowcy, ale też bardzo doświadczony zespół, jeżeli chodzi o resztę formacji, bo i obrona na zero w Policach, to z jednej strony, z drugiej strony, no też się nie oszukujmy, nie tylko napastnicy w Bałtyku zdobywają bramki, bo czy Masny, Pawłowski, czy Mikołajczak, tych strzelców bramek, no i obrońcy, którzy często na stałych fragmentach gry pomagają drużynie, tego no skład jest naprawdę taki z dużym potencjałem i w ofensywie, i w defensywie. Tak, uważam, że na tą ligę, na czwartą ligę mamy bardzo duży potencjał. Mówię, uzupełniliśmy tą kadrę. To, co powiedziałeś, no, mamy solidnych obrońców, którzy mają już też swoje występy, dużo tych występów w ligach wyżej. Mamy kilku fajnych, doświadczonych zawodników. Liczymy na to, że będą tak jak do tej pory pracować też z młodzieżą, bo to bezpośrednio oni są na boisku, nie trener, i mówią w takich szczegółach, detalach też pokazują drogę tym młodym zawodnikom, inspirują ich. Tak chcemy, żeby to wyglądało i żeby to szło dalej do przodu. Podsumowanie tego, co się działo w tej, powiedzmy, pierwszej wiosennej kolejce spotkań, bo to były tylko 3 zaległe mecze z 17 kolejki tabela i to, co będzie się działo w najbliższy weekend, a w najbliższy weekend no już wszystkie zespoły wrócą na boiska. Dokończenie 17 kolejki spotkań z pierwszej rundy. Zaległe mecze i na Goleniów wygrywa z MKP Szczecinek 4-3. Bałtyk Koszalin wygrywa na wyjeździe z Chemikiem Police 3-0. Mechanik Bobolica remisuje starcie z Iskierką Mirant Szczecin 2-2. W tabeli prowadzi Wybrzeże Rewal z dorobkiem 48 punktów. Po 46 mają Gwardia Koszalin i Bałtyk Koszalin. Kluczewia 36 i czwarte miejsce, 32 Bieli Sądów, 29 i na Goleniów, 28 Perła Dygowo, 26 Iskierka Szczecin, 23 Mechanik Bobolice. Dolna część tabeli, Błękitni mają 19 punktów, po 18 MKP Szczecinek i Odra Chojna, 16 Onił Gościno, 14 Chemik Police, po 12 Orzeł Wałcz i Darłowia Darłowo, 9 Unia Dolice i 8 Wieża Pustomino. Program 18 kolejki. Gwardia Koszalin zmierzy się z Orłem Wałcz. Wieża Pustomino podejmie Bałtyk Koszalin. Polski Cukier Kluczewia Stargard zmierzy się z Iskierką Szczecin. Chemik Police walczyć będzie z Wybrzeżem Rewal. Perła podejmuje Inę, Mechanik Darłowie, MKP Olimp. Biali zmierzą się z Unią i Błękitni z Odrą Chojna. Co do waszego następnego meczu, będziecie grać, macie w planach grać z Wieżą Pustomino. Wiadomo już, gdzie ten mecz się odbędzie? No dzisiaj też mamy zapaść decyzję. Wydaje mi się, że no Wieża grała teraz na sztucznym boisku w Darłowie. Myślę, że zrobią wszystko, żeby grać u siebie, no ale to jest niewykonalne. Wydaje mi się, że pogoda teraz nie pozwala na to, żeby grać na trawie, a jeżeli chcesz zagrać na trawie, no to twoje boisko po jednym meczu będzie już do wymiany i nie do dyspozycji. Także tak jest kalendarz skonstruowany, że myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby jeszcze przy takiej pogodzie grać na sztucznych nawierzchniach, no bo trawa potrzebuje też czasu, potrzebuje odpowiedniej temperatury. Tam średnia dobowa chyba musi być 7 czy 8 stopni, żeby ta trawa w ogóle ruszyła, żeby jej nie niszczyć. A do tej pory, no jeszcze teraz te noce są mroźne. Także wydaje mi się, że powinniśmy zagrać na sztucznej nawierzchni, ale to też rola gospodarza wieży, co zrobią, czy przygotują jakąś sztuczną nawierzchnię. Może zdecydują się grać u nas, że my będziemy gospodarzem.
Ciężko mi powiedzieć. Nie ma na ten moment jeszcze decyzji. Myślę, że do jutra to będzie wstrzymane wszystko. Wieża Postomino to rywal, który ma spore problemy, miał spore problemy na jesień. Co wiemy na ten temat, na temat tego rywala w tej chwili? No, my grali teraz mecz z Kluczewią, przegrali 3-0, zrobiłem już taki swój wywiad, bo meczu nie mam nagranego przeciwnika. Widziałem ich chwilę w meczu z Miastkiem, u siebie grali, u nas grali na Andersa, grali sparing z Miastkiem, także poczynili kilka solidnych wzmocnień. Doszedł Liberacki, doszli bracia Bachleda, doszło kilku fajnych zawodników z Ukrainy. Przede wszystkim mają gęstszą tą kadrę. No ale nie ma co się oszukiwać, no to jest nasz mecz, to musi być nasz mecz, to są nasze punkty, tylko w naszych głowach, że my musimy te po prostu punkty podnieść z boiska, bo nikt się nie położy. Wieża też zrobiła transfery, wydała określone pieniądze, żeby grać utrzymanie i nikt i się na pewno nie położy. Patrząc na terminarze pierwszych kolejek, to tak w zasadzie ten ligowy czub jakoś tutaj nie powinien się jakoś zmienić, ale już pierwsza kolejka pokazała, że to może być różnie. Iskierka gubi punkty w Bobolicach. No, Bobolice wcale takie słabe nie są, to taki solidny w tej chwili czwartoligowiec. No ale mimo wszystko to chyba spora niespodzianka, że Iskierka te punkty zgubiła. No ale Iskierka nie jest tutaj w gronie faworytów. To wy jesteście, to Gwardia, to jest Wybrzeże, które jest liderem. No a patrząc na to, wszystkie te drużyny w zasadzie na początku mają takich rywali, żeby się dobrze rozpędzić w ligowy sezon. No, ta nasza czwarta liga jest taka jak cała piłka nożna, dlatego kochają miliony, bo jest niepoliczalna. No naprawdę tutaj tyle aspektów gra rolę, czy zawodnicy akurat w danym mikrocyklu trenują, czy będzie równe boisko, czy nie będzie dobrego boiska, czy no, mówię, jest tyle aspektów różnych, że ta nasza liga jest niepoliczalna, nie można sobie gdzieś daleko wybiegać w przód, tylko ja nawet nie wiem, z kim my gramy za 3 tygodnie, czy za 4, bo przygotować się trzeba maksymalnie do tego, co jest tu i teraz, analizować prognozy pogody, boiska, przygotować się do treningu. Wiadomo, że wiosna też jest trudniejsza, bo są urazy, są kartki, które dotykają każdą z drużyn i trzeba być mega skoncentrowanym, mega skupionym, no i przygotowanym do następnych tygodni. No, ta aura to chyba takim atutem jest i atutem przede wszystkim takich zespołów jak Mechanik Bobolice czy Perła Dygowo, bo oni stale zagrają. No, nie są to złe boiska, ale mimo wszystko nie są też najlepsze. A aura im sprzyja. No, ciężko powiedzieć, no bo znam klimaty, czy Bobolic, czy gdzieś tam Dygowa, czy innych takich mniejszych miejscowości, które grają. Kwestia też zawodników jest, może być tak, że kilku wojskowych wyjedzie do pracy i tak naprawdę nie masz tygodnia, żeby dobrze przepracować, przygotować się do meczu. Także tak można powiedzieć, wychodzisz i grasz na uda, albo się uda, albo nie uda. No, tak to wygląda. A jak się uda, to zobaczymy w najbliższy weekend. Bałtyk Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe z ekipą Wieży Postomino na wyjeździe, ale jeszcze do tej pory nie wiemy gdzie. Być może będzie to Postomino, być może to będzie Darłowo. No, zobaczymy z jakim efektem. Bałtyk na pewno jest zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. No i tak naprawdę to prawdziwie wiosna czwartoligowa rusza już w najbliższy weekend, chociaż już mieliśmy przedsmak w miniony weekend ze zwycięstwem Bałtyku nad Chemikiem Police 3-0. No i aby tak dalej, żeby zespół koszański tutaj się piął w ligowej klasyfikacji. Łukasz Koszański, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. I zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.